Witam ponownie wszystkich miłośników pszczelarstwa amatorskiego w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj kręcimy kolejny odcinek. Sprawdzamy postęp we wszystkich trzech rodzinach moich, które założyłem kilka tygodni temu. Mam ze sobą współpracowników dzisiaj. Moje dzieciaki skończyły dzisiaj, w tamtym tygodniu skończyły szkołę, więc mają wolne. Mam tutaj ze sobą Krzysia, który będzie dzisiaj mi pomagał przeglądać ule. Zobaczymy, co przez tydzień czasu pszczoły zrobiły. Pogoda była bardzo piękna. Codziennie było ponad 25-30 stopni ciepło, więc myślę, że pszczoły pracowały dosyć intensywnie i zaraz się o tym, mam nadzieję, przekonamy. Bardzo dobry dzień. O, tato. Last time I saw bees drinking that water and there was a line of bees. Tak? Oh my goodness. Yeah, I saw a line of bees. In a hive? No, when they were drinking that water. Gdzie? A couple days ago. A, tutaj, tak? Oh, yeah. There's some bees over there. To jest ul, do którego tydzień temu dodaliśmy kolejny korpus. Widzę, że całkiem dobrze pszczoły go odbudowują. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda w ramkach. Zewnętrzne ramki, jak widzę, jeszcze nie ruszone w ogóle. No ale tutaj już jest pięknie, jest nektar. Druga strona jeszcze nic, ale ta już jest pięknie odbudowywana. To jest czwarta ramka w kolejności. Zaglądamy do ramki, którą podebrałem z korpusu dolnego. Jak widać, cała ramka jest z czerwiem. Tutaj jest bardzo piękny zapas miodu. Pokażę trochę bliżej. Bardzo pięknie wygląda zasklepiony czerw. To jest ramka z dolnego korpusu. Musimy lekko przesunąć wszystkie ramki, żeby nie zgniatać pszczół. No wystarczyło tydzień czasu, żeby ramki zostały odbudowane i żeby matka zaczęła czerwić już w nowej ramce. Zobacz, Krzysiu, tutaj są małe larwy i jajeczka w środku, widzisz? Widzisz takie circles? Si? Yeah. Si? Tutaj są jajeczka, takie małe.
zwyczajni. Cała ramka właściwie zaczerwiona. Z jednej i z drugiej strony. Tutaj również jajka i bardzo młode larwy, prawie na całej ramce. Chyba mi się przykleiła ramka. No. To jest pyłek. To jest pollen, z kwiatków. Wiesz? Widać wyraźnie, że ten trik z przeniesieniem ramki z czerwiem do górnego korpusu się bardzo udał. Wszystkie ramki, które pszczoły do tej pory zagospodarowały, są przez matkę zaczerwione. Widać w nich jajka, widać też nektar, pyłek. Pszczoły pracują, pięknie go odbudowują. Prace postępują dosyć szybko. Jak na tydzień czasu, widać, że korpus jest bardzo pięknie odbudowywany. I to mi się bardzo podoba. Ta rodzina jest bardzo silna. Być może jeszcze w tym roku przyniesie nam troszeczkę miodu. Mam taką nadzieję, ale jak będzie, zobaczymy w przyszłości. Bardzo pięknie. Bardzo jestem zadowolony z tego ula, z rozwoju tego ula. Bardzo ładnie to wygląda. Zamknęliśmy, niech sobie pszczoły dalej pracują, a my przejdziemy do kolejnego ula. So cute. They're tiny. They're pszczoły? Little. Yeah, they're a little bit little. They're little. Little bit. Yeah, a little bit. A little bit little. Why on the... Is the on the back pollen? Gdzie? Like, why do they have that back thing on their back? On the back? Yeah, that. See? They have those fat things on the back. Tak. Why? No bo tak wyglądają pszczółki. Is it nectar or something? Ooh, they did a really nice job. Oh my goodness. There's so many bees on that. There's so many bees! Fajnie to wygląda, co?
Podoba ci się? Nie. To. No ten ul eksperymentalny. Widzę, że niezbyt dobrze radzi sobie z odbudową. Ale jeśli odbudowały większość ramek, to założymy korpus dzisiaj kolejny. Zobaczymy, jak sobie poradzą. Bardzo ładna ramka z miodem, odbudowywana całkiem dobrze. Nie mam pojęcia, od czego to zależy, że jedną ramkę odbudowują prosto, drugą krzywo. Są jajeczka, są larwy, bardzo ładna ramka. Wygląda na dosyć prosto odbudowaną. Mimo że jest to komórka 4.9, jakoś tam sobie radzą na niej. Jeśli nie zbliża się tak blisko, dobrze? No ta ramka jest jakoś fatalnie odbudowana. Tutaj im nie poszło całkowicie. Nie wiem, nawet trudno powiedzieć, czy to jest trutowy czerw, czy nie. Komórki są jakieś super małe. Nie mieściły się w ogóle. Tak to właśnie wygląda. W porównaniu z poprzednią ramką, no fatalnie. Nie wiem, czy nie trzeba będzie te ramki im podmienić. Tutaj sytuacja identyczna, tak samo. Może nawet jeszcze gorzej to wygląda. To samo. Też jakoś. Ale jest pyłek, jest miód. Czyli mają wszelkie potrzebne zasoby.
pokój, rzuć go. Is that a jumping spider? It's not a jumping spider. Tu w większości cała ramka pyłku, trochę właśnie takiego krzywego czerwiu. Tutaj głównie nektar i pyłek. Bardzo dużo zresztą tego pyłku i miodu. No cóż, nie będziemy czekać dłużej na rozwój tej rodziny. Założę im nowy korpus tutaj na górę. Z tym samym trikiem przełożymy jedną ramkę z odkrytym czerwiem do górnego korpusu, żeby mogły budować dalej. Odbudowane mają 80% właściwie tutaj ramek. Oczywiście nie tak jak się spodziewałem. Wiele komórek jest bardzo krzywo odbudowanych, ale jest dużo czerwiu, dużo jajek. Więc no jest nadzieja, że coś z tego będzie. Muszę teraz iść po korpus. Zrobimy ten sam numer z rameczką. Wyjmiemy jedną stąd. Piękna rameczka z czerwiem, z jajkami. Włożymy ją tutaj. A tutaj korpus dosuniemy, włożymy tą rameczkę z brzegu, no i złożymy całe gniazdo i zamkniemy. Zauważyłem, że jak czarne ramki leżą tu na słońcu, to wosk się topi w nich bardzo gwałtownie. Ok. Dolny korpus mamy założony. Zakładamy górny. No i mam nadzieję, że dzięki temu życie tej rodzinki się znacznie poprawi. Mam szczególnie nadzieję, że odbudowa ramek potrwa o wiele lepiej i szybciej.
No i zobaczymy, co słychać w ostatnim ulu. No, możesz podymieć tutaj z przodu. Tak, o, weź. Tak ręce i tutaj do okienka podjąć. Tylko tak za blisko nie. O, tak, o. Z daleka, o, tak, o. Okay. Nie, tylko ten. O, tak, o. Okej, okay. Starczy. No tutaj to już widzę, że odbudowa jest bardzo pięknie zrobiona. Tutaj na pewno dołożymy kolejny korpus. Zewnętrzne ramki już są odbudowywane. Bardzo piękna ramka, dużo jajek, dużo miodu. Widać, że ul się rozwija prawidłowo, dosyć szybko. Ramka z czerwiem w różnym stadium. Tutaj to samo. O, nawet spotkaliśmy królową. Zobacz, czymś. Widzisz? To jest queen. Widziałeś, jaka duża? Fajna, co? Taka tłusta, duża. No. Znosi jajeczka. Queen? Is there more queens? Nie, jest tylko jedna. Oh. So only in that box? Tak. Oh, I didn't know. Dziwnie tylko ten czerw jest złożony przez tą królową. Taki jakiś nieregularny. Nie wiem, co może być tego przyczyną. Może brak miejsca. No nie wiem. Zobaczymy, jak dołożymy drugi korpus. Bardzo pięknie wygląda cały ul. Ma mnóstwo zapasów. Mnóstwo pyłku, miodu, rozwija się bardzo dobrze. Zasługuje na dołożenie kolejnego korpusu.
weźmiemy tą rameczkę. Ma dużo czerwiu, w różnym stadium, sporo odkrytego. Złożymy gniazdo do kupy. Ramki są zaklejane coraz bardziej. No i mamy powiększony ul o jeden korpus. Muszę zebrać trochę tego wosku. Gorąco jest tak, że wosk topi się na słońcu w bardzo szybkim tempie. Tak więc z przeprowadzonego dzisiaj przeglądu wynika, że rodziny rozwijają się bardzo dobrze. Dołożyłem dzisiaj dwa korpusy do uli, które tych korpusów nie miały dodatkowych. Mam nadzieję, że teraz rozwój ich będzie postępował jeszcze szybciej, ponieważ już niedługo wylęgnie się pierwsze pokolenie pszczół od instalacji pakietów. I mam nadzieję, że ten rozwój rodzin pszczelich od wygryzienia się pierwszej generacji pszczół nastąpi błyskawicznie. Sprawdzimy to oczywiście podczas następnego przeglądu, ale już teraz widzę, że są nadzieje na to, że pszczoły moje będą rozwijały się dosyć dobrze. Pogoda sprzyja jak na razie. Dziękuję wszystkim za oglądanie moich filmów, za komentarze. Jak zwykle proszę o kolejne i do zobaczenia następnym razem. Cześć!